12 lipca wspominamy świętą Agnieszkę Letitan, męczennicę. Agnieszka urodziła się w 1781 roku na południu dzisiejszego Wietnamu w rodzinie chrześcijańskiej. Jej ojciec był nauczycielem. Była ułożoną, pracowitą młodą osobą. Pomagała matce, a także znajdowała czas, by dwa razy dziennie chodzić do kościoła na modlitwę. Gdy Agnieszka miała 16 lat, zmarła jej matka. W wieku 19 poślubiła młodego, pobożnego katolika. Ich rodzina utrzymywała się z hodowli jedwabników. Agnieszka miała bardzo dobre relacje z teściami, którzy pomagali jej w gospodarstwie i wychowaniu dzieci. Dzieciom przekazała żywą wiarę, uczyła je pobożności i prawego, dobrego życia. Szczególnie zachęcała je do dobrego przeżywania spowiedzi i mszy świętej. Tym, co rodzina miała, dzieliła się też z potrzebującymi. Oboje z mężem pomagali kapłanom, a w czasie prześladowań religijnych ukrywali księży. Rano 14 kwietnia 1841 roku w Wielkanoc wioska, w której mieszkali, została otoczona wojskiem. Mieszkańcy zostali zebrani w jednym miejscu, a w tym czasie domy ich były plądrowane przez żołnierzy. W jej domu znaleziono kapłana, Agnieszka została aresztowana. Początkowo bardzo się bała, lecz strach szybko minął. W więzieniu zmuszano ją do podeptania krzyża i ujawnienia miejsca pobytu innych kapłanów, czego nie uczyniła, mimo że była mocno bita, a wręcz torturowana. Mandaryn kazał jej na ciele położyć jadowite węże. Bała się ich, ale ufnie pomodliła się i, jak sama stwierdziła, dzięki opiece Bożej stała nieruchomo i węże nie wyrządziły jej żadnej szkody. Gdy mąż odwiedził ją w więzieniu, mówiła o tym, że była bardzo pobita, ale Matce Bożej zawdzięczała pomoc w przetrwaniu tych tortur. W więzieniu Agnieszka zachorowała na czerwonkę. Opiekowały się nią siostry zakonne, które też były uwięzione. Córce, która odwiedziła ją w więzieniu i widziała ślady tortur, powiedziała, że cieszy się z tego, że może cierpieć dla Pana Jezusa. Jeszcze z więzienia zachęcała dzieci do tego, by żyły tak, jak na chrześcijan przystało. Kapłan zdążył ją też wyspowiadać i przygotować na śmierć. Agnieszka Letitan zmarła z wycieńczenia 12 lipca 1841 roku. Miała 61 lat. Beatyfikowano ją 2 maja 1909 roku, a kanonizowano 19 czerwca 1988 roku wraz z innymi 116 wietnamskimi męczennikami. Jest jedyną kobietą w tym gronie. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Agnieszka otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.